10 najpiękniejszych miast w Polsce. Numer 10. Zakopane. Zakopane to zimowa stolica Polski, położona na samym południu kraju w województwie małopolskim. Do tego zimowego kurortu prowadzi droga zwana Zakopianką. Niestety, często całkowicie zakorkowana ze względu na trwające tam prace budowlane. Zakopane samo w sobie jest atrakcją ze słynnym w całej Polsce deptakiem zwanym Krupówkami. Tradycyjną zabudową, wszechobecnym folklorem, tak oryginalnym i pociągającym dla przybyszów z innych regionów. Fantastyczne położenie sprawia, że Zakopane to wspaniały i najlepszy punkt wypadowy w Tatry. Świetne miejsce wypoczynku zarówno zimą, jak i w lecie. Przepiękne, malownicze dolinki tatrzańskie, urokliwe górskie jeziora i ośnieżone szczyty, groźnie spoglądające z góry. Z głównych atrakcji Zakopanego należy wymienić wspomniane już Krupówki, Muzeum Tatrzańskie, kolejkę górską na Głubałówkę, kolejkę górską na Kasprowy Wierch, skocznię narciarską, Wielką Krokiew, dom do góry nogami czy Giewon ze swoim słynnym krzyżem. Numer 9. Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny to fantastyczne miasto malowniczo położone na prawym brzegu Wisły w województwie lubelskim, w trójkącie turystycznym Puławy Kazimierz Dolny na Łęczów. Niewiele jest miast w Polsce o tak specyficznym klimacie, urokliwych zakątkach i pięknej starówce pamiętającej odległe czasy. Dzięki temu Kazimierz Dolny stał się słynnym nadwiślańskim kurortem, chętnie odwiedzanym przez ludzi. Unikalny zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy Kazimierza został zaliczony do najwyższej w skali światowej klasy zabytków. Tak więc od 1994 roku Kazimierz Dolny stanowi pomnik historii. Cenne obszary przyrodnicze chroni natomiast Kazimierski Park Krajobrazowy z wydzielonymi rezerwatami. W 2011 roku Kazimierz Dolny został gruntownie odremontowany i teraz kusi jeszcze piękniejszymi zabytkami. Z głównych atrakcji należy wymienić spichlerze, kamienice przybyłów, kościół famy, ruiny zamku, basztę czy kamienicę Celejowską, w której mieści się oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Numer 8. Lublin. Lublin jest stolicą województwa lubelskiego. Miasto leży we wschodniej Polsce nad rzeką Bystrzycą. Początek osadnictwa na obszarze dzisiejszego Lublina sięga przełomu VI i VII wieku. Prawa miejskie nadał miastu przywilej królewski Władysława Łokietka z dnia 15 sierpnia 1317 roku. Lublin wyróżnia się niecodzienną atmosferą. Mimo licznych turystów panuje tu atmosfera spokoju, a starówka oferuje wiele cennych i pięknych zabytków. Spotyka się też żydowskie pamiątki jak synagogi, kirkuty czy mykwy. Z głównych atrakcji należy wymienić zamek w Lublinie, bramę grodzką, piwnicę pod Fortuną, w których mieści się nowoczesne muzeum, wieżę trynitarską, bramę krakowską, lubelskie podziemia czy archikatedrę. W Lublinie znajduje się też obóz koncentracyjny, tzw. Majdanek, obecnie Państwowe Muzeum na Majdanku. Numer 7. Toruń. Toruń to przepiękne miasto z tradycjami, malowniczo położone nad Wisłą w województwie kujawsko-pomorskim. Rozwój Torunia i okolic związany był z krzyżakami, którzy wznosili tu swe warownie i grody. Od wieków przeplatały się tu wpływy polskie i niemieckie, religie katolicka i protestancka, co wpłynęło na historię, kulturę oraz wspaniałe zabytki miasta. Toruń słynny jest ze swych pierników, ale każdemu znany jest też fakt, iż narodził się tu sławny astronom Mikołaj Kopernik, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. W 1945 roku powstał w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, nawiązujący do tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dziś jest on jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni. Do Torunia jak magnes przyciąga magiczna starówka, o której opowiadałem już w filmie o starówkach. Wchodząca w skład zespołu staromiejskiego, który w 1997 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, to jeden z najcenniejszych pod względem architektonicznym zespołów miejskich w całym kraju z pięknym rynkiem i ratuszem. Na uwagę zasługują tutaj również gotyckie kościoły jak Katedra Świętych Janów czy Kościół Świętego Jakuba, pozostałości murów miejskich ze słynną Krzywą Wieżą czy zamek w Toruniu, ale niemal każda kamienica na starówce jest piękna i bogata w historię. Koniecznie trzeba zobaczyć dom Mikołaja Kopernika przy ulicy Kopernika 15, obecnie oddział Muzeum Okręgowego.
Numer 6. Łódź. Łódź to niezwykłe miasto wojewódzkie położone w centralnej Polsce na skrzyżowaniu autostrad i magistral kolejowych. Pierwsza udokumentowana wzmianka o osadzie pochodzi z 1332 roku. Dla większości jednak Łódź kojarzy się głównie z XIX-wiecznym przemysłem, kiedy to nastąpił jej intensywny rozwój i powstały liczne fabryki włókiennicze oraz rezydencje możnych przedsiębiorców. Do dzisiaj w Łodzi podziwiać można ślady takiej właśnie przemysłowej historii miasta, głównie w popularnym centrum handlowym i rekreacyjnym Manufaktura, obok zaś stoi piękny Pałac Poznańskiego. Nie można pominąć też faktu, że Łódź to miasto kina, filmu, aktorów oraz reżyserów. To właśnie tutaj mieści się popularna szkoła filmowa, a dokładniej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. Ciekawostką związaną z kinem w Łodzi jest też oczywiście Aleja Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy, znajdująca się na głównym trakcie ulicy Piotrkowskiej. Jest też Muzeum Kinematografii. Kto nie ma wiele czasu na zwiedzanie stolicy regionu, musi chociaż przejść się wspomnianą ulicą Piotrkowską, ciągnącą się na długość niemal 5 km. To taka Łódź w pigułce, bowiem wokół tego traktu rozwijało się miasto i skupiły się charakterystyczne budowle. Można tu też zobaczyć modne ostatnio rzeźby, pomniki i inne twory małej architektury, na przykład ławeczkę Tuwina, fortepian Rubinsteina, misia uszatka i tym podobnych. Na ścianach zabytkowych budynków natomiast rosną jak grzyby po deszczu ogromne murale. Numer 5. Bydgoszcz. Bydgoszcz to stolica województwa kujawsko-pomorskiego, położona na styku Wielkopolski, Kujaw i Pomorza. Miasto leży w sąsiedztwie potężnych Borów Tucholskich od północy i Puszczy Bydgoskiej od południa. Lokacja miasta w pobliżu wodnego szlaku komunikacyjnego wpłynęła na szybki rozwój handlu i rzemiosła. Prawa miejskie gród otrzymał w roku 1346 od Kazimierza Wielkiego i szybko stał się ważnym ośrodkiem handlowym regionu. Pozycja Bydgoszczy umocniła się po budowie kanału bydgoskiego łączącego Wisłę i Odrę. Podczas II wojny światowej zabudowa miasta nie ucierpiała zbytnio. Także dzisiaj Bydgoszcz może poszczycić się piękną średniowieczną starówką. Z pozostałych atrakcji należy wymienić cztery rynki: Stary Rybi, Zbożowy i Wełniany, Ratusz, Spichrze, Farę czy Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Numer 4. Warszawa. Warszawa to przepiękna stolica Polski oraz stolica województwa mazowieckiego. Leży w centrum kraju, na przecięciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu europejskiego. Warszawa stanowi centrum polityczne, kulturalne i gospodarcze naszego kraju. Warszawa to niezwykłe miasto, gdzie budowle historyczne sąsiadują z nowoczesną architekturą, a zabytkowe obiekty architektoniczne, pałace, kościoły i gmachy niemiłosiernie zniszczone podczas II wojny światowej zostały bardzo wiernie zrekonstruowane. Piękne zabytki Warszawy zostały zauważone przez UNESCO, w efekcie czego całą starówkę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Z głównych atrakcji z Warszawy trzeba wymienić Plac Zamkowy, rynek ze słynną Syrenką, Pałac w Wilanowie, Pałac Kultury i Nauki, Archikatedrę, Park Łazienkowski, Barbakan, Centrum Nauk Kopernik, Krakowskie Przedmieście, Multimedialny Park Fontan czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Numer 3. Wrocław. Wrocław, leżący nad Odrą, to cudowna stolica Dolnego Śląska o bogatej przeszłości, liczącej ponad 1000 lat. Jest to jeden z najciekawszych, a przy tym najpiękniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Wrocław, nazywany kwiatem Europy, zachwyci każdego. Piękna architektura, urocze zaułki, zielone połacie, knajpki z niecodziennym klimatem, prężnie działające ośrodki kulturalne i rekreacyjne oraz niepowtarzalna atmosfera ogólna miasta. Chętnie przyjeżdżają tu turyści z całej Polski, a także z zagranicy. Wspaniały rynek, zawsze tętni życiem, a urodą dorównuje innym słynnym rynkom w Krakowie czy w Poznaniu. Wśród zabytkowych kamienic uwagę przykuwa stojący na płycie rynku charakterystyczny i cudowny ratusz, symbol miasta. W jego wnętrzu kryje się Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, oddział Muzeum Miejskiego oraz słynna Piwnica Świdnicka, najstarsza restauracja w Europie. Będąc we Wrocławiu, nie można pominąć magicznego Ostrowa Tumskiego, najstarszej części Wrocławia ze wspaniałą katedrą z XIII i XIV wieku. Gotycka świątynia jest najcenniejszym sakralnym zabytkiem miasta.
Słynna w całej Polsce jest też panorama racławicka, oddział Muzeum Narodowego, który odwiedziło wielu z nas jeszcze w czasach szkolnych. Turyści chętnie odwiedzają też popularne w całym kraju wrocławskie zoo czy ogród japoński. Ciekawostką są wrocławskie krasnale, które dosłownie opanowały to miasto i stały się jego symbolem. Numer 2. Trójmiasto. Trójmiasto to niezwykle atrakcyjny region nadmorski leżący w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską. Obejmuje on trzy ciekawe ośrodki miejskie – Gdańsk, Gdynię i Sopot. Trójmiasto to jeden z ważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych i przemysłowych w Polsce, ale zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywa tu turystyka, gdyż region ten należy do najciekawszych pod względem krajoznawczym obszarów naszego kraju. Gdańsk na całym świecie słynie ze swojej pięknej architektury, ciekawej przeszłości oraz wielkiego bogactwa. Gdynia to ważny port bałtycki i nowoczesne miasto, pozbawione może uroku innych, malutkich nadbałtyckich mieścinek, za to oferujące wiele ciekawych atrakcji. Ciekawa okaże się wizyta w gdyńskiej marinie, bowiem Gdynia z największym portem jachtowym w naszym kraju okrzyknięta została żeglarską stolicą Polski. Sopot natomiast to typowy kurort nadbałtycki ze wspaniałymi złocistymi plażami i znanym w całej Polsce molo, chętnie obleganym przez turystów. Sopocka Opera Leśna każdego roku gości znamienitych artystów estradowych z Polski i ze świata. Ogrom atrakcji Trójmiasta zasługuje na osobny film, bo nie sposób ich wszystkich wymienić w tym materiale. Wspomnę jeszcze, że na terenie Trójmiasta znajduje się park krajobrazowy oraz jeziora Wysockie i Osowskie. Numer 1. Kraków. Kraków, zwany często Grodem Kraka, to magiczna stolica Małopolski i historyczna stolica Polski. Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich, a dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich metropolii. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne. Od średniowiecza po czasy współczesne. Sercem miasta od setek lat jest rynek główny, największy plac miejski średniowiecznej Europy, zachowany w niezmienionym kształcie od 1257 roku i wpisany na pierwszą listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 1978. Z wieży Bazyliki Mariackiej od 600 lat co godzinę na cztery strony świata grany jest hejnał. Natomiast stojące pośrodku rynku sukiennice, średniowieczna hala targowa są jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich zabytków. Z głównych zabytków i atrakcji należy wymienić Zamek Królewski, wspomniany już rynek, podziemia rynku przedstawione już w filmie o podziemnych miejscach w Polsce, który znajdziecie na kanale, Kościół Mariacki, ulicę Grodzką, Muzeum Historyczne Miasta funkcjonujące w 14 obiektach zabytkowych, m.in. w Wieży Ratuszowej, Barbakanie, Fabryce Schindlera czy Synagodze Starej. Następnie Smoczą Jamę, Okno Papieskie, Pomnik Smoka Wawelskiego czy cztery kopce usypane bohaterom narodowym. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!